Cześć, witam was w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. W tej serii, w nowej serii stosunkowo, bo dopiero był jeden odcinek, teraz to jest drugi. To jest nowa seria, w której gram Osmanami, wielkim, potężnym imperium osmańskim, który zajmuje właśnie niedawno grany przeze mnie kraj, czyli Polskę. Zajmuje już stolicę tego pięknego państwa, Kraków, mój cudowne miasto. Myślę, że go nie zabiorę w tej bitwie, ale myślę, że chciałbym zrobić granicę na Lwowie, tak. Bo będę wtedy miał bardzo fajne dojście do Węgier. A koalicja złożona z samej Polski to nie będzie nic strasznego. Zatem być może dołączyć do koalicji, ale będą mieli ze mną pokój. Czyli w praktyce nie dołączą do koalicji w ogóle, bo moja agresywna ekspansja spadnie przez ten czas. Ale okej, nie zastanawiając się. A właśnie, jak tam moi nie doszli sojusznicy, którzy mogą być moimi sojusznikami. Tutaj najprawdopodobniej się zgodzą. To poproszę sojusz ze Złotą Ordą. Przyda mi się kiedyś w wojnie z Polską i Litwą. Zagraniczne kontakty. Poprawiliśmy stosunki ze Złotą Ordą. Podbij Kretę, utwórz flotę, podbij Lewant. Kreta to będzie dość trudne do podbicia. A gdzie Lewant? Lewant, Egipt, Syria. Nie wiem, nie podoba mi się to. Mogę utworzyć flotę z prawdziwego zdarzenia, okej. To jest nieważne. Jeszcze jeden mój sojusznik, Aka Komioliu, który jest moim przyjacielem, o dziwo. Więc podejrzanym dyplomatom zaraz przyjdzie. I myślę, że jeżeli zawrę sojusz z Aka Komioliu, poza tym on ma na rywala Polskę, dlatego mamy wspólnego wroga teoretycznie. Ty popatrzcie, czyli dołączył do wojny? Nie, jeszcze nie dołączył. Nie, bo muszę go wezwać do wojny w ogóle. Dyplomata, niech wróci ze Złotej Ordy, a ja już mogę zawrzeć sojusz z Aka Komioliu. Dziękuję. Dwóch potężnych sojuszników. Bardzo mi się przydadzą Aka Komioliu w ataku na Mameluków. Dlatego specjalnie z nimi chciałem mieć sojusz. Czemu mam za dużo ziomków? Raguza, gwarantowanie niepodległości. Czy was coś swędzi? Raguza, gwarantowanie niepodległości. Nie dysponuję żadnym dyplomatą. W ogóle muszę najpierw zająć się wojną, a nie cofaniem gwarancji niepodległości. Chociaż... No myślę, że teraz Prusy się raczej uwolnią od Polski, bo to pomoc sojusznika Austrii to... No właśnie, zawarcie sojuszu z Austrią to jest zwieńczenie. Poza tym Litwa przegrywa na froncie moskiewskim, więc Polska i Litwa to już jest moim zdaniem historia. A ja chciałem zająć Lwów i mieć taki kontakt z Polską. Bo wtedy ja będę miał separatystów z Galicji, Wołyń. Patrzcie, pierwszy trus. Moldowa. Ale wy jesteście słabi. Wy sobie nawet nie zdajecie sprawy. Co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić? Powiedzcie mi, panie i panowie, co ja mogę zrobić? Nie mogę jeszcze zrobić tego, czego chcę. Granica na Lwowie miała być, a to jest koalicja polska. Ale koalicja z Polską to raczej nic mi nie robi. Mołdawia przestanie istnieć, więc nie muszę zrywać. Nie muszą zrywać stosunków dyplomatycznych. Agresywna ekspansja, stać mnie na. A nie, nie stać mnie za bardzo na taki pokój, ale będę miał za najwyżej minusowe punkty. Zanim tak, muszę zająć jeszcze Kraków, muszę zająć Poznań i Noteć, więc zajmując Poznań i Noteć to spokojnie. A, cofnąć gwarancję niepodległości Raguzie miałem. No, spadajcie, nie chcę mieć traconych dyplomatycznych punktów, kiedy mam tutaj. Oni cały czas tworzą u mnie placówki placówkę handlową cały czas chyba tworzą.
Okej, okay, zająłem prawie całą Polskę, gdyby nie wtrążyli się tutaj krzyżacy. Też mogę jeszcze zająć Gdańsk. To może mi się przydać oczywiście do punktów. O nie, muszę się przenosić tymi. Musiałbym poprosić krzyżaków o przejście. Ty spróbujcie tylko do mnie wejść, chłopi z Węgier. Niepodległość poparta przez Brandenburgię. O, nie, podległość kraju Węgry wynoszą 100%. Nie dziwię się, bo Węgry na pewno mają większą armię niż Czechy. Nie oszukujmy się. O, armia 3000 Polska, będę chciał ją zaatakować teraz. Nie będą mi tu łazić. Poza tym nie będą zwalczać Moskwy, która może mi przydać się w wojnie. Gdzie ona idzie? Do Podola? Ona przybędzie do prowincji Podole. Tak, dobra. Tutaj ich załatwi. Dwugwiazdkowy generał ich załatwi. Ha, co za marni ludzie. Oni chcą odbijać Podole, mając 3000 żołnierzy. Minus 25 pobożności. I nikt mnie nie zaprosił, pomożemy im. Palenie ksiąg. Jest to Konstantynopol. Osiągnęło palenie ksiąg. Wylona to, że kilku miejscowych przywódców religijnych zebrało lud i zebrało... O, proszę was, pomóżmy im. Gdzie oni idą? Oni wejdą do Pińsk, Błedz. A oni pochodzą do prowincji Lublin, ty. Bo oni idą odbijać swoje prowincje pewnie. Aj, dowiedziałem się nowej rzeczy stosunkowo. Dobra, nie idź za nimi. Patrzcie, nawet Czechy nie pomagają Węgrom tłumić buntów. Super, bardzo mi się to podoba. Okej, no to myślę, że już będzie zaraz koniec tej wojny, która jest bezsensowna dla niektórych, a w ogóle Mazowsze no, nie pomaga w tej wojnie, więc nie mógłbym zaatakować ich armii. No, tutaj Austria se zajmuje Wołyń, niech se zajmują. Moskwa to już w ogóle zaraz wbije się tak w to, tak tutaj w... O, polska armia tutaj idzie. Na czele z litewską. Tylko Litwa ma tutaj 10 tysięcy. Co zrobi? Skodyfikowanie. Atem dadem kanału. Mehmed II skodyfikował prawa plemienne Turków Kai, a tam coś tam, prawa proja... coś tam, skodyfikuj prawa proja... Wystarczy nam prawo rzymskie i islamskie. Wystarczy na prawo rzymskie i islamskie, bo pobożność jest dość ważna, tak mi się wydaje, bo jeszcze nie grałem krajami muzułmańskimi nigdy w Europie Universalis. Więc ja nie wiem, jak to wygląda. Ale myślę, że raczej pobożność jest dość ważna, bo tutaj, no, morale armii, fortyfikowanie, siła misjonarzy, to jest dość ważne. A w ogóle mógłbym nawracać prowincję, chociaż nie, nie chcę na razie mieć buntów religijnych. Chociaż no, jak nawrócę jedną prowincję, to raczej nikt się nie będzie buntował zbytnio. Poprawię stosunki z Akakon Joliu. No kurczę, zajmijcie ten Kraków, bo chcę już rozpocząć nową wojnę. Chociaż nie, będę musiał, żeby agresywna ekspansja mi zleciała, więc zajmę się odbudową kraju w sumie, bo ten kraj jest dość, no, na początek, zero stabilności, mało prestiżu, no dużo legitimacji, ale to zawsze tak jest dla państw islamskich, gdzie jest sułtan, tak, władza absolutna. Zatem mógłbym dobudować armię, tutaj zwracając uwagę na to, że tak powiem, że... No, oczywiście kolejny bezsensowny trus. Chcę zająć Kraków i mieć praktycznie 100%. Bo jeżeli... Ty, a jeżeli bym zajął Kraków i bym miał 100%, to ja nawet nie chcę żadnej prowincji. Tylko uwolniłbym Litwę, szczerze.
I za uwolnienie Litwy pewnie chcieliby mieć ze mną sojusz. I kiedybym wziął sojusz z Litwą, chociaż nie, wtedy miałbym wojnę z Moskwą, ale po wojnie z Moskwą, gdybym wziął sojusz z Litwą, za... Nie ma tego dobrego. Oni chcą mi odbijać prowincję? Mi? Jak oni śmią? Kurczę, zakon liwoński wspiera... O, tak, jak tam dojdę, to was złoję. To jest moje... Zawsze sułtan dotrzymuje słowa. I tym razem też sułtan dotrzyma słowa. I złoi skórę zakonowi liwońskiemu za to, że pomaga Polsce. No, ostatnie resztki armii polskiej tutaj chodzą. No i już zginęły. Ostatnie resztki armii polskiej zginęły. Moskwa już też pod Żytomierzem, za niedługo będziemy mieli wspólną granicę, jeżeli oni to wszystko zanektują. Będzie ciekawie wtedy. Nie chcę dawać tutaj więcej żołnierzy, bo jeszcze będzie... Timisoara. To chciałbym też zająć, powiem szczerze. O, War Exhaustion! Moje War Exhaustion! Jest zbyt wysokie. Wyniszczenia wojennego. Ja nie mogę mieć takiego dużego wyniszczenia, bo moje państwo jest silne, potężne i skupiać w moim ręku wielką władzę. Ale patrzcie, buntownicy, no Osmanowie to jest na tyle dobrze zlepiony kraj, że tutaj pomimo tyle podbojów nikt się nie buntuje. To jest piękny kraj. Obniżę trochę, bo muszę, bo inaczej nie ma, bo już toczę tą wojnę kilka dobrych lat. A gdybym walił tutaj tych żołnierzy, to może by przeniesiono stolicę Czerksji, a w ogóle Imlerid zajął Czerksję całą? Tak! Patrzcie, zajął tylko jedno państwo i mam już całe morze, dobra, oprócz jednej prowincji litewskiej, całe morze wewnętrzne czarne. Osiągnął to, co nigdy, dobra, udało się przez chwilę, przez jakieś 10 lat Osmanom. A ja bym mógł to utrzymać. Następny kraj, jaki zaatakuje, Imertia. To jest Imertia. Słuchajcie, bo ja mam takie pytanie, czy jeszcze da się tylko zrobić takie coś? Bo niektórzy mają takie rozszerzenie, tylko nie wiem jak ono się nazywa, że można zażądać od kogoś prowincji, żeby mi ją dał. Tylko nie wiem jak to jest, jak to się nazywa. I to bez agresywnej ekspansji chyba? Państwa tak to odwołał dyplomatów sprzyjających pochodzącego z dynastii Polski dziedzica. A to monarchia elekcyjna, tak? No. Czyli tak, Jan Jagiellon miałby 10 punktów, Brandenburgia miałby 5. Kurczę, czemu ja nie mogę osadzić na tronie Osmana? Szkoda. Szkoda, bo byłoby fajnie. Szkoda. To tylko w monarchii chyba elekcyjnej. A tutaj? Katerina Jagiellon. Trochę ruskie nazwa, ale okej. No kurczę, kiedy? Tutaj uda mi się Polskę. No ale nie, no Polska, Litwa to jest już RIP. No popatrzcie na to. Popatrzcie na to, co się z tym dzieje. No, kolejny trus, który nic wam nie pomoże. Znaczy PiS chyba, tak? Nie, jak to czyta. Tak to się nazywa po angielsku, ale kiedyś na to będę zwracał uwagę, jak będę grał po angielsku. Okej, ale na razie gram po polsku i wszystko jest spoko. Chociaż nie wiem, czy nie od następnego odcinka już nie będzie po angielsku. Znaczy od następnego odcinka, bo pierwszy i drugi odcinek nagrywam po kolei, więc... tak, więc... No pewnie jeszcze trzeci też nagram po kolei, bo mam chęć. No to tak to się zakończy, że... No. Jeszcze jest tak gorąco jeszcze na polu. Wow. Spadł mi mikrofon, przepraszam, jeszcze zapomniałem odpauzować. Trochę mi to, no. Chcą prawo przemarszu, chyba wam coś się nie wydaje dobrze. No i naprawdę nie, Raguza zostanie podbita przez, no właśnie, przez Wenecję. Cofnąłem gwarancję niepodległości, no i Raguza ma wojnę z Wenecją. No bo Wenecja chce tutaj sobie ustatkować wszystko.
Szybko, szybko, szybko. No zajmuj ten Kraków. Dobra, może wyślę tą armię. No nie wiem, czy nie będą głodować. Wszystkie wojska, które mogą mnie jeszcze pokonać, zostały zniszczone, ponieważ Mołdawia jest cała zawasalizowana, znaczy zaanektowana, znaczy no zajęta, no a Polska już nie ma żadnej armii i prowincje, której mogłaby zrobić, raczej też nie istnieją. No dobra, tylko Gdańsk. No właśnie, Gdańsk, no chyba, że ktoś im podeśle armię, co jest mało prawdopodobne. No może dobra, Litwa jakaś albo coś. No ale nie, no dobra, bądźmy szczerzy, nikt im nie pomoże. Właśnie, no tutaj nikt mnie nie będzie popierać, bo jestem, no jestem islamskim państwem. No kurczę, no szybko, szybko zajmujcie tą prowincję. W ogóle jeszcze ktoś do mnie dołączył. Litwa? Ja, bo Litwa też okupowała państwo polskie? Super. No ale to nic im nie pomoże, choćby tutaj weszli do tej... Chyba to im nic nie pomaga, co nie? Chyba oni nawet mi jeszcze pomagają w ogóle oblegać, to nie wiem, czy to na tej zasadzie działa. Poza tym mam dwóch dobrych dowódców, więc powinno szybko paść. Nie no, liczę, że teraz padnie po tej części jakby. Kurczę, bo nie mogę dwóch odcinków spędzić na wojnie z tym samym państwem. No kurczę, no bo co, nie mam nic więcej do atakowania, bo tutaj musiałbym mieć jednostki, które musiałyby mnie przetransportować do Gdańska, dla jednej prowincji nie będę tego robił. Bo zablokowali mnie zajmując Midgard, że tak powiem, tutaj tak to się nazywa. No, skapnęli się, że to nie działa, więc uciekli. Okej. Okay. Choroby, okej. Okay. No to niech się chorują. No, no bo, no jak zajęte. Po prostu. Ale Moskwa zajęła tutaj też północne części, więc Moskwa będzie bardzo groźna. A moje państwo dość nie jest takie jeszcze ustatkowane, jakby się mogło wydawać. Dobra. Czy mogę ewentualnie anektować Wołoszczyznę? Tak, mógłbym ewentualnie anektować Wołoszczyznę. A więc po wojnie to zrobię. A myślę, że Krzyżacy już sobie wywalczyli niepodległość, więc raczej tutaj spoko. Dla mnie spoko, no bo dość. Kurczę, bo moje jednostki niektóre tutaj giną. Okej, Polska, co ona chce? Oczywiście znowu to samo. Tolerancja przyniesie na akceptację do drugi, do dostępu. Postępu, aha. Okej, no niech będzie droga postępu. Mam minusowy przychód, co mnie deprymuje. Nie, mam plusowy przychód. Dlaczego mi się odejmuje kasa? Nie czaję. Anektuję król Arladan. To jeszcze mi bardziej pomaga. Właściwie może mi w przyszłości nawet zagrozić. Bo takie duże państwa jak Hakon Joliu i Horsan i Tymuridzi to może być wielkie zagrożenie dla mojego imperium, które dopiero się rozwija. Chociaż myślę, że póki mam sojusz z ziomkami, znaczy oni chyba rozumieją, że ja mam wojnę, więc nie mogę im za bardzo pomóc tego, czy chcą, więc będę chciał z Mamelukami wojnę. Tak, tylko nie wiem, czy od razu z Mamelukami, czy jeszcze muszę podbijać tych ziomków. No, to jest dobre pytanie. No, oczywiście będę oddał tam im jakieś prowincje. Kurczę, strasznie wolno oblega się ten Kraków. Strasznie wolno. Nie podoba mi się to. No co, no tylko mogę siedzieć i coś wam gadać, żeby was czym zająć, no bo co ja mogę robić? No bo wszystko jest fajnie tak, jak ma być. Tutaj idee handlowe. Are you religious? Zelita Ideas już mam wykończony, także tak powiem. Ogólna siła handlu. To może mi się pomóc, ale to jest wszystko za punkty dyplomatyczne, które mi się przydadzą do spisowania z Polską, które już niedługo. No jeszcze mi dużo brakuje do tego, do przeforsowania moich za tutaj moich rzeczy, bo chciałem bardzo Mazowsze uniezależnić od Polski, bo wtedy Polska nie będzie mogła zanektować Mazowsza, co doprowadzi do tego, że Polska będzie mniejszym krajem. I nie, nigdy nie przyniesie stolicy do Warszawy! Tak! Ja jako Krakowianin oczywiście się z tego cieszę. Wiem, nie gram Polską, ale jednak, no, jednak mi się to przyda, może. No jeszcze ta twierdza nie padła. Ty, oni blokują jakby oblężenie trochę w sumie. Bo to oblężenie wolniej postępuje.
No kurczę, chciałbym już spisować, ale mówię wam, to jest naprawdę opłacalny biznes, to co chcę zrobić. No niech padnie już ta twierdza, błagam, niech padnie, bo to już rok chyba ją oblegam, albo 2 lata nawet. Wcale bym się nie dziwił, gdyby to było już 2 lata. Padnij, prowincjo. Jeszcze nie, dezercja obrońców, no co za żal. No dobra, no jeszcze poczekam tą jedno oblężenie jakby. No, ale i tak co, za niedługo będę musiał kończyć odcinek. Dobra, nie no, 20 minut minęło, więc przez dwa odcinki atakuję jedno państwo, super. Myślałem, że jeden odcinek poświęcę na odbudowę państwa, oczywiście, że chcę coś przedłużyć. No ale już mam 70%, no to jak widzicie, bądź też nie, no potęga, chociaż w przeciwieństwie do mnie Austria ma 70% na plusie i ma wyłom w murach, ale nie może zająć prowincji, widzicie, no to jest dopiero pech. No chłopi z Litwy już tu nawet też atakują. No to patrzcie, Litwa ma już zajęte 70% swojej powierzchni, podobnie jak Polska, chociaż Polska ma 90%. O, pokój z mamy lukami do końca. Gdańsk to jest ostatnia polska prowincja, która jeszcze trzyma się przy życiu. A Mazowsze podbijało swoje prowincje, spoko, wszystko ładnie wygląda. O kurcze! O, bardzo mi się to podoba. Ja sobie zajmę się raz. Pięknie. Które prowincje będzie odbijać Mazowsze od Krzyżaków? Osmanowie będą zabierać. Bardzo dobrze, pomagają mi jak się da. Pięknie, mi się to podoba. Bo możliwe, że to jest taka wojna rozpoczęta w 1970, więc wtedy może jeszcze nie było Unii. Nie no, była Unia, bez przesady, była Unia wtedy. Tak, była Unia na pewno. Teraz tak historycznym okiem na to spojrzałem, no i patrzcie, patrzcie, to jest najlepsze. 826 dni i garnizon się poddał z uwagi na głód i choroby. Tak, aż zapiszę i chyba nazwę tak odcinek. 826 dni drogi przez mękę. Ja już nie wiem, czy to nie będzie za długie, ale... Dni okupacji Wawelu. I wyobraźcie sobie, że musieli tam żyć. No nie, no i do 95%, no to myślę, że po zajęciu już tutaj się radza, myślę, że będzie spoko. Będzie easy 100%? Tak. Tak uważam. Zapłacę za zdradę. Zniewaga dyplomatyczna, Ramazan i prestiż. Kurczę, minus 15 prestiżu, nie mogę mieć minus administracyjny. Szlachta nie była na bazie królewskiej i mogła. I tak robię, sprzymierzać się z obcymi książętami europejskich władców. Wydawało się, okej, znieważyli nas, no niestety. Znieważyli Imperium Osmańskie, oczywiście zostaną za to ostrogo ukarani, tak myślę. Który to Ramazan? Który to taki hojrak? Ten dziadek? Tak! Jedno prowincjowe państewko, które zniknie za 5 lat z mapy. Dzięki mojemu udziałowi. Okej, dobra. Myślę, że Polska tak, zgodzi się już na wszystko. Ty mogę nawet coś jeszcze zażądać. Nie, war reparacje to już nie... No już patrzcie, ja mógłbym zrobić... z Mołdawii wasala. Chociaż nie, bo nie będę miał. Chociaż mógłbym mi oddawać klejmy na Litwę. To jest pomysł, bo tylko 1%. Tak, to jest dobre. Patrzcie. I wtedy będę mógł więcej zrobić, patrzcie. Tak, tutaj będę miał przejście. Znaczy, chciałem odwrotnie chyba. Tak, chciałem odwrotnie. A czy ten wasal mi jest aż tak bardzo potrzebny? No nie no, w sumie mogą mi pomagać i w ogóle. Więc... No i możecie się zrzec z jakiejś prowincji na rzecz tutaj tego. Możecie się zrzec Inistr, chociaż nie, takiej
Ostrudy, może być ostruda. Macie się zrzec, no i możecie mi zapłacić całą kasę tego świata. Chociaż nie, ty, jakby mi się zrzekli, to mógłbym ich pozbawić wszystkich pieniędzy. Tak, mógłbym ich pozbawić wszystkich pieniędzy, prawie wszystkich. Teraz mam trochę dziwne granice, ale jednak dobra. Przeżyję. No i Lwów. Dziwna nazwa prowincji. Podolia. A Podolia mi się akurat podoba nazwa. Ale tutaj dam nazwę Ruś. Ruś Osmańska. A lubię bawić się w takie głupoty, powiem szczerze. Lubię się bawić w takie głupoty. I dobra. I Suczawa, brakuje mi już na Kora niestety punktów. Zbyt mało rywali. Wenecja, a Kakonioliu jest moim sojusznikiem. Czechy mogą być moim rywalem. Moim rywalem również może być Wenecja, która jest nienawidzona przeze mnie. No i Austria, skoro mam ją już na wrogach, to może być. A Francja, póki co Francja... No Francja, nie mam aż tak minusowych tutaj, no ze względu na agresywną ekspansję, ale no. Z Brytanii nie ma. Tutaj ten. No a poza tym Mazowsze jest uwolnione. Mazowsze ma już tylko wolny z Krzyżakami i Austrią. No i pewnie Krzyżacy i Austria nic im nie za bardzo nie zabiorą. No dobra, może Krzyżacy zabiorą jakąś Płocki, Wiznę, ale to max. No i myślę, że na razie jest spoko. Okej. System janczarski, 100 punktów militarnych. Okej. Modyfikator zasobów ludzkich. Jakieś tam głupoty. No i okej. O, zostałem tutaj na prowincję Praga. Klejma, którego najprawdopodobniej nie wykorzystam w najbliższym czasie. Poza tym rośnie mi korupcja niestety, co jest przykre. No walka z herezją, to może mnie nie wezwą. Wygnano armię. Dlaczego wygnano? A, bo moja armia w ogóle stacjonuje w Polsce jeszcze. Dobra, wracajcie do Konstantynopola. Jedna armia. A jedna armia wróci do Anatolii, może niech będzie Amasyi. A ta armia może być tutaj. Będzie gasiła ewentualne bunty. A ta armia tysięczna, właśnie, bo jeszcze ta armia tysięczną, ta może być w Rusi, a ta może być w Lwowie. Chociaż nie, ona niech będzie w Kosowie. A ta też niech będzie gdzieś tutaj, bo tam jak wybuchnie prowincja, jak wybuchną ten, to będzie trochę słabo. Może być tutaj. Separatyści z Mołdawii, no ale dlaczego? No przecież Mołdawia, mój wasal piękny, cudowny. W ogóle zapiszę się może. Bo jeszcze się nie zapisywałem, odkąd zacząłem, tak jak mówiłem wcześniej, nagrywałem ten odcinek po kolei. Też Mołdawia aż taki ma tutaj do mnie wstręt, że chce się buntować? Chyba tak. No tak, Mołdawia ma aż taki do mnie wstręt. A ja ich tutaj pokojowo przyjąłem. Dobra, zająłem im może 3 prowincje. Dobra, agresywna ekspansja i w ogóle to wszystko, no to jednak... No nie wiem, na czym polega ten shift i układanie, gdzie armia ma iść, ale okej. Ty, czemu moja armia w ogóle weszła do Czech? Nie czaję. Dobra, teraz Prusy mają dużo do zajmowania, powiem szczerze, Moskwa podobnie. Mapa koalicji przeciwko mnie.
Koalicja mogłaby wypłynąć z Litwy. Z Litwy, Węgier. No, z Litwy, Węgier i tyle. Właśnie, bo kiedy zająłbym, bo... O, sorry. Zatkał mi się nos przez chwilę i tak dziwnie się poczułem. Mołdawii oddałbym pewnie Bracław, Żytomierz, Kijów, Czerkasy i tutaj te dwie prowincje. No, a tak by to wyglądało mniej więcej. Doża Nicolo Modigliano utrzymuje koronę. No, chwilę myślę, że będę odbudowywał państwo, pewnie w następnym odcinku już będę odbudowywał państwo. Mam w sumie 51... 51 nadmiaru, że tak powiem, czy coś takiego. Przerostu znaczy, no faktycznie, dobra, bo zgubiłem się trochę na chwilę. Właśnie, może zrobię statesy. Wołoszczyzna, zrób statesa z Wołoszczyzny. No, muszę zastopować, bo mi się trochę laguje. Dobra, robiłem statesy, koniec wspierania. Odwołany do dyplomatów, który ma wspierać pochodzącego z dynastii dziedzica. Chociaż mógłbym, kurczę, no gdybym tak u siebie mógł. No ale patrzcie, Litwa ma jednak 0%. To takie przykre, że Litwa sobie nie zdaje sprawy, że jest oszukiwana. No, dobra, no. Na razie co mam do roboty? No na razie mam do roboty, no, budowę. Powiem szczerze, jakieś budowę jakichś handlów. Właśnie, w ogóle zapomniałem patrzeć, jak wyglądają prowincje pod względem handlu. Bo to mi się akurat bardzo... wartość handlu w prowincjach. O, musiałem Hudigwar i tutaj Konstantynopol. Trade post mógłbym tutaj zrobić. Plus 13 plus. O, ale dużo bym tutaj dodał. Oczywiście to jest bardzo przydatne. I czy jeszcze jakaś prowincja ma tak duży przyrost, że jeśli chodzi o wartość handlową? Te dwie prowincje. Tutaj ma strasznie dużo. Jazow w ogóle, jakie ma. Jaka wartościowa prowincja, kurde. Serio. Aż zdzierżyć nie mogę. Aż muszę do Azowa. Jakąś armię w ogóle może tutaj walnąć. Ale to dobra, to za niedługo. No, ale nie, no w sumie. Azow jest otoczony przez mojego. Marchistę, że tak powiem. Moją marchię Krym. No jest otoczona przez sojusznika Złota Orda. Więc póki mam sojusz ze Złotą Ordą, nie muszę się martwić o Azow. Bardziej musiałem się martwić o Imlertię, która będzie zajmowała te prowincje. Po zajęciu tych prowincji ruszałaby pewnie na Azow, więc też trzeba na to uważać. Ale po zbudowaniu tych rzeczy mój przyrost kasy naprawdę zwiększy się. To oczywiście będzie się rok budowało, tak jak tradycyjnie. Różne inne rzeczy. Jak mam zbyt wiele stosunków dyplomatycznych? A, Mołdawię, wiodący wasal. Raz, dwa, trzy, pięć. A ile mogę mieć? Cztery? To Polska może mieć 5, a w Osmanowie takie imperium? Nie wierzę. Patrzę i nie dowierzam. A akurat te punkty mi się przydadzą. Mogłem jednak nie robić tego wasala. Bo Krym, Wołoszczyzna, no wszyscy mi się tu są potrzebni. A nie, w sumie Wołoszczyznę mogę anektować. To zanim poprawię stosunki, wyślę dar. Ja już wysłałem prawie cały mój ten, ale okej. Vlad Draculesti, czyli Dracula. W ogóle takie super nawiązanie. Poprawiaj stosunki.
No, wyślę tylko dyplomatę i myślę, że już możemy zakończyć odcinek. Bardzo ciekawy, bo zawarłem już pokój z Polską. Myślę, że jak się już zbudują, to zrobię pomiędzy odcinkami, żeby was nie zamęczyć, bo to będą rok czekania tak właściwie, że tak powiem. No. Macie, wysłali Darius zgodę na zwasalizowanie Szerwanu. Co, Neapol się dołączy do Kalic przeciwko mnie? Nie. Nie, już się przestraszyłem, kurczę. Kalicja może tylko powstać z Polską, bo Polska... O, patrzcie, Polska, ty! Po pokoju ze mną odbudowywuje siły i zajmuje krzyżaków. To może jeszcze się odbić w dobrym stopniu, że tak powiem, na... Ma zawsze już pewnie no... Pokój zrobiło, chociaż pewnie ja myślę, że raczej tutaj... że raczej tutaj Polska ruszy na Mazowsze, a śmiałbym się, gdyby Mazowsze ruszyło na Polskę i Polska przegrywa, to by było dobre. Dobra, a już niech się zapisze jeszcze. Autozapis. Dobrze, a więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, myślę, że było ciekawie. 826 dni okupacji Krakowa zwieńczyło moje zwycięstwo nad Królestwem Polski i Wielkim Księstwem Litewskim, chociaż Wielkie Księstwo Litewskie nie brało udziału, ale... Wiecie, o co chodzi, tak? Wygrałem wojnę pierwszą. No i dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. No i zapraszam was do następnych. Cześć.